Często odpowiadam na pytania moich klientów albo wysyłacie do mnie wiadomości. Co zrobić, kiedy była żona, były mąż utrudnia życie? Jak sobie w tej sytuacji poradzić? Odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog, praktyk. Od niemal 10 lat pracuję z osobami rozwodzącymi się, rozstającymi się. Pomagam im zamknąć etap związku i wejść w nowy etap pełni świadomie i pełnym krokiem. Dbam zarówno o aspekt emocjonalny, psychologiczny moich klientów, ale również zabezpieczam ich interes prawny. Pracuję też z dziećmi rozwodzących się, rozstających rodziców. Pomagam im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i znów poczuć się bezpiecznie. Powszechne podczas rozstania, podczas rozwodu są sytuacje, że druga strona utrudnia Ci życie. Robi wszystko, co jest możliwe, na przekór. Ja miałam doświadczenia na podstawie pracy z moimi klientami, że dochodziło do naprawdę bardzo ekstremalnych sytuacji. Między innymi na przykład do tego, że były mąż nachodził swoją byłą żonę w pracy, albo była żona sabotowała działania zawodowe swojego byłego męża. Natomiast sytuacje są i zachowania rozstających się i rozwodzących ludzi mogą być naprawdę bardzo różne, bardzo utrudniające życie. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, nie zastanawiaj się, dlaczego druga strona tak robi. Dlatego, że zastanawiając się, próbując przeanalizować, próbując dojść do tego, dlaczego, jakie motywy ma druga osoba, tak naprawdę nie uzyskasz żadnego rezultatu. Co Ci da ta wiedza, dlaczego druga strona zachowuje się tak, a nie inaczej? Skończyliście związek, skończyliście małżeństwo albo jesteście w trakcie postępowania rozwodowego i ta osoba, jej działania, jej motywy Ciebie już nie dotyczą. Nie wpuszczaj do swoich myśli tej osoby, nie dawaj jej satysfakcji, że potrafi na Ciebie skutecznie wpłynąć. Więc zostaw zastanawianie się, rozdrapywanie, analizowanie, dlaczego robi to, dlaczego nie zrobiła tego, dlaczego Ci utrudnia. Tego nie ma. Po prostu nie zastanawiaj się nad tym. Po drugie, jeżeli druga osoba zachowuje się w stosunku do Ciebie nie w porządku i robi działania, które przeciętny człowiek w normalnej sytuacji nie wykonuje tych działań, to pozostaje Ci się tylko i wyłącznie cieszyć, że Wasz związek jest skończony. No bo zastanów się teraz, czy chcesz być z osobą, która zachowuje się tak źle, i to jest delikatne określenie? Czy chcesz być z osobą, która potrafi tak uprzykrzać Ci życie? Trzeba się cieszyć, że już wpływ tej osoby, że nie jesteście już w związku, że Ty możesz iść dalej, zamknąć ten etap i Ciebie już to złe zachowanie nie dotyczy. Po trzecie, jeżeli działania drugiej osoby wpływają na Twoją sytuację prawną, czyli na przykład wpływają na kontakty z dziećmi, wpływają na alimenty, wpływają na to, z czym wiąże się rozwód, albo wpływają na to, z czym wiąże się rozstanie, to wtedy działaj prawnie. Czyli reguluj wszystkie sprawy, które możesz uregulować przez wyrok sądu, przez porozumienie, chociaż w tej sytuacji porozumienie myślę, że rzadko jest skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktu. Bo jeżeli druga strona utrudnia działanie, no to przestrzeń na porozumienie jest bardzo mała. Więc jeżeli tylko możesz, to jeżeli druga osoba działa nie w porządku, to Ty działaj prawnie. Nie skupiaj się na jakichś podchodach, na działaniach, które do końca nie będą miały efektu, które nie będą uregulowane prawnie, no bo stracisz tak naprawdę swoją energię, którą możesz wykorzystać na przykład na złożenie
wniosku na złożenie pozwu. I masz absolutną dowolność działania w takich sytuacjach poprzez właśnie uregulowanie spraw alimentów, poprzez ich podwyższenie, poprzez ich obniżenie. Możesz również uregulować kontakty z dziećmi, jeżeli w wyroku rozwodowym zostało ono uregulowane jakiś czas temu, a teraz są inne okoliczności i chciałabyś je zmienić. Tak? Masz możliwość wprowadzenia sankcji pieniężnej w momencie, kiedy jeden z rodziców nie respektuje postanowień sądu dotyczących ustalenia kontaktów z drugim rodzicem. Więc zamiast się skupiać na rzeczach nieistotnych i robienia czegoś, co nie będzie miało wymiernego efektu, to zwróć całą swoją uwagę na działanie. Więc bez zastanawiania się, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi, bez takiego działania, które, tak jak powiedziała, nie będzie na nic wpływało, i zobaczysz, że jak kilka razy zastosujesz te zasady, to poczujesz się lepiej. Nie będziesz miał głowy zaprzątniętej rzeczami, które nie są Ci do niczego potrzebne, a Twoja sytuacja będzie powoli sankcjonowana, więc skupisz się na tym, na czym powinieneś się skupić. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.